Paweł Jóźwiak masakruje Marcina Neumana. I tak powiedziałeś godzinę temu. Podtrzymałeś, to tak się stało. No tak się stało, chociaż no ta pizda, naprawdę już nie powinni mu dawać szans. No z kim on, wiecie, no to było śmieszne, że Polacy oglądali i tak te walki z Neumanem po to, żeby znowu dostał w pizdę ten jebany szoch, ale to już była żenada. Paweł i tak solidnie się przygotował, ale naprawdę myślałem, że on chociaż coś spróbuje, żeby Paweł poczuł tą presję. Lekko może poczuł, jak skakali, ale no to jest zwykła pizda, przecież on się sam położył, no. Walka trwała naprawdę kilkanaście sekund. Widzowie twierdzą, że była ustawiona. Możliwe, że ten śmieć gdzieś tam na bukmacherce coś obstawił, chociaż wątpię, bo na Pawła był gorszy kurs, nie? Ale no nie wiem, nie interesuje mnie to. No, jak tak sądzą, to tak, mogą go kurwa cisnąć, bo to jest śmieć zwykły. Już nie powinien dostać szansy w żadnej federacji. Paweł powiedział, że dałby mu rewanż. No co ty? Tak. Naprawdę tak powiedział? No to, ja aż to muszę zobaczyć, bo może w żartobliwym, no nie wiem, ale... Nie, no poważnie, powiedział, że dałby mu rewanż. Ale po co? No nie wiem, spytaj się Pawła, ale dobrze, powiedział, że dałby mu rewanż. Jestem ciekawa twojej opinii, z kim ty byś widział teraz Pawła, ponieważ on wyzwał do walki Boxdela. No najchętniej bym widział go z tym grubasem. Jednego grubasa zlał, teraz by drugiego zlał. Zapraszam, tą walkę mogę zrobić nawet na Prime. To nie jest tak, że on teraz staje w twojej obronie na Boxdela właśnie? Jak w mojej obronie? Ja już bąbelka zlałem. Chociaż dużo ludzi pisze mi, że kurwa, po co go oszczędziłeś wtedy. No ale, widzisz. Ty przewidziałeś, że ta walka tak się potoczy, Paweł również. A co teraz według ciebie czuje Marcin? Czy on powinien czuć się po prostu tą sytuacją taki przygnębiony i zażenowany? Mi się wydaje, że nie, że on już się przyzwyczaił, że jest pośmiewiskiem Polski. Ja tak jak to mówię wszystkim, że ja nie oceniam, zanim nie poznam. Jak ja tego człowieka dopiero poznałem, to ja dopiero uznałem, że on jest debilem, bo on wierzy w te gówno, co on opowiada. On jest totalnym debilem, on jest totalnym szczochem. Naprawdę, on powinien wypierdalać, już żadna federacja nie powinna mu dać szansy. Tutaj to, co zrobił. Nie chcę odbierać Pawłowi zwycięstwa, bo się solidnie przygotowywał do tej walki, ale ta kurwa El Tos naprawdę jest zwykłym szczochem. On naprawdę, to nie są małe pieniądze, może nie też jakieś mega ogromne, ale to nie są małe pieniądze, które on dostaje za walkę. I takie gówno, zalany jak kurwa, niepełnosprawny jakiś. Myślisz, że Marcin Neumann jest w stanie zrobić za pieniądze wszystko? Tak, on by zjadł gówno tam z tej wanny. Nie zgodziłeś się na walkę Marcina Neumanna i Pawła Jóźwiaka w Prime? Czy zgodziłbyś się na taką walkę, jeżeli chodzi o Boxdela i Pawła? Bo Paweł też powiedział, że może ją zrobić w każdej innej federacji. Tak, no mogą walczyć gdzie chcą, ale na tą walkę bym chętnie mógł zorganizować grubasa, bombela. Tylko bym musiał mieć testy, takie jak mu Amadeusz Ferrari chciał zrobić i obsrany był na tym cage'u, czy tam face to face'ie. Więc byśmy musieli zrobić testy mu, nie? Na Coco Chanel. I wtedy możemy zrobić walkę w Prime. Masz zaplanowaną walkę z Popkiem, ale też, jeżeli chodzi o internet, masz napięku z Denisem. Nie mam napięku z Denisem. Ja się wypowiedziałem na jego słowa, on niby na moje. Ja oceniłem po prostu, że ta walka jego ze Szpilką była żenująca. On coś tam już potem podkręcony, wiesz, chciał poudawać gita z wolności. No i mnie coś tam, wiesz, jeszcze no powiedział dużo brzydkich, ale mówię, dobra, ksywkę już na niego mam, ale poczekam. Zaraz się pewnie wysprzęgli. No i patrzę, wchodzę na jego Instagram, a on od dziewczynek mnie wyzywa. No to kurwa, to mówię, a to proszę, to nową ksyweczkę wymyślimy. Ja na pięku nie mam. Ja go zaprosiłem go do budki telefonicznej 26 listopada. Będziemy czekać. Budka będzie przygotowana. Jak się zjawi, to montujemy. Jak nie, to niech zamknie mordę i nie mówi o mnie. Wiele ludzi mówi, że ty byś się nie zgodził na inną walkę niż w boksie. MMA nie wchodzi w grę. W budce telefonicznej, w tych małych, kurwa, to chciał, tak? Nie chciał chudnąć, bo nie chciał rezygnować ze sterydów. Okej, pójdę mu na rękę. Open, waga, małe rękawice chciał.
Więc jest budka telefoniczna, zapraszam, żebym też nie mógł uciekać, tak jak on to powiedział. Więc na wszystkie jego się zgadzam, tak żebyśmy nie musieli uciekać, a resztę ogólnie nie powinienem w ogóle o nim mówić, tak jak to on mówi, że nie będę dawał atencji, więc powinienem, dobra, kurwa, wygraj coś, no bo co on wygrał? Z analem, kurwa? No. Ludzie mówią, że on by się nie zmieścił w budce telefonicznej. No to byśmy powiększyli. To akurat nie jest problem, spokojnie. Tak? Znalazłbyś tak. Budkę, w którą by zmieściła Denisa? Nie znalazłbym, tylko wyprodukowałbym tak, jak tą wyprodukowaliśmy, po prostu. Tata Denisa powiedział, że gdyby nie kontuzja jego, miałby 50% szans, żeby wygrać z Arturem. Czy ty też jesteś tego zdania, czy według ciebie od razu Denis był na pozycji przegranej? Nikt nie jest na pozycji przegranej. Jakie szanse bym miał? Nie wiem. Nie wiem, jaka tam była kontuzja. Nie wiem też, bo wiesz, argumentowanie, że co na rękach miałem stać, jak tam do swojego zawodnika krzyczy, walczymy do końca i mówi, no ale miał drugą rękę. A tu na rękach nie, no przecież to było MMA. To w parterze można coś próbować, nie? Noga nie jest potrzebna, żeby utrzymać się na plecach. A nie się schować i kurwa czekać, aż sędzia przerwie. No jakie tu tłumaczenie? Czy ty na jego miejscu z Arturem Szpilką wyszedłbyś do walki, jakbyś był kontuzjowany w jakimś małym nawet stopniu? Nie, bo ja wierzę w to, że wygram z Arturem. Jestem przekonany o tym, dlatego chciałem te łokcie zrobić, żeby właśnie nie mieć żadnej wymówki do treningów, do tego, żeby nie olewać treningów. I mam nadzieję, że się zobowiążę. I wiesz, cały ten okres, 3 miesiące przepracuję, bo no teraz może nie pracuję tak ciężko, ale czuję się pewnie, czuję po prostu, że go rozjebię, bo co on może? On może mnie tylko trafić tak jak Pudzianowskiego usadził, ale jakoś nie wierzę w to, że on może mnie trafić. Mimo nagłośnionej walki twojej z Arturem, potencjalnej, on zrobił najpierw walkę z Denisem. Czy to w tobie w jakimś stopniu ujmuje? Nie, w ogóle mi nie ujmuje. Tej walki takiej jakby nie było. No a co mi ma ujmować to? Jakby przegrał, no to też by mi nie ujmowało, no bo to, wiesz, no, to by była walka na innych zasadach. No nie wiem, no zresztą on się tam wycofał już z frików, czy nie, ale... Ja zapraszam, ja po to tylko łokcie zrobiłem, teraz po to wziąłem dużego chłopa, żeby nie wziąć takiego szulakowskiego, kurwa, pierdolnąć malucha i potem by ludzie mówili, o kurwa, za mały, no to macie Bobka, który najsilniejszego człowieka na świecie usadził, spoko, tak też się nie boję. No Bobka, jedyny argument to raczej siła, tak, nie widzę u niego innych... atutów. Wiemy, jak teraz wygląda zakaz konkurencji, jeżeli chodzi o federacje przeciwne Prime'owi. Gdzie byś widział walkę z właśnie Arturem Szpilką? W Prime'ie. A jeżeli on by się nie zgodził, ty byś był skłonny do tego, żeby zgłosić się do innej federacji? Nie. To już było ustalone w Prime'ie, przecież on już się wypowiadał w wywiadach, więc zapraszamy do Prime'u i prawdopodobnie dojdzie do tej walki. Kobieta Pawła Jóźwiaka jest przeciwna jego walkom. Myślisz, że Paweł może ulec swojej dziewczynie i nie zgodzić się na walkę? Czy on jednak jest już tak zafiksowany na punkcie freak fightów, że będzie brnął w to dalej? Spokojnie, jest jeszcze Don Casio. Jest dziewczyna, ale jest jeszcze Don Casio, który mu głowę nastawi już. Myślisz, że on się sprawdzi bardziej jako właśnie zawodnik, czy jako osoba promująca federację? Czy to Fan, czy właśnie Prime? Jako Prime, jak ma się sprawdzić, promując? No, jest to osoba odpowiadająca w jakimś stopniu za Prime. Gdzie tak wyczytałaś? Ja nie wyczytałam, tylko on tak mówi. A, to, że mówi, no to wiesz, to Eltos, kurwa, co mówi? Że jest Bogiem. No to wiesz, no to jak słuchasz takich wypowiedzi. Paweł jest moim kumplem, który pomaga mi. Czasem go pytam o pewne rzeczy. Na pewno też pije wódkę z Tomaszem Bezdrąkiem, to może mu Bezdrąk czasem więcej coś powiedział, ostatnio właśnie mieliśmy na ten temat rozmowę i Paweł coś tam sobie chlapnie czasem tutaj do wywiadu, ale tak to Paweł jest związany z Fenem, a ja z Tomaszem Bezdrąkiem prowadzę Prime, a Paweł jest bliskim naszym kolegom, ale tak to nie jest w ogóle związany z Prime'em.
Jeżeli byłbyś w stanie przekonać Pawła Jóźwiaka do kolejnej walki w Federacji Freakfightowej, czy jego kobietę również byłbyś w stanie przygotować do tego, żeby podjęła się jakiejkolwiek walki na Prime? Ja bym kobiet nie przygotowywał i nie wiem, czemu miałbym ją przygotowywać. Nikogo nie przygotowywałem. Chodzi mi o taką mentalność, żeby po prostu ją wprowadzić w ten świat. Ja wiem, że ona jest sceptycznie nastawiona, ale mówisz, że jest jeszcze Don Cassio, czyli osoba, która potrafi po prostu przekonać osobę. Znaczy, chodziło mi o Pawła, żeby Pawła przekonać, zostawić przy tych freakfightach, skoro Ania, jego kobieta, będzie go przekonywać, żeby odszedł, to ja jednak, wydaje mi się, że go przekonam, żeby został. Znaczy, jak będzie się czuł, to taki żarcik był bardziej, nie będę im robił pod górę, ale ja nie zamierzam ani przygotowywać, ani mentalnie, ani fizycznie, bo nie jestem trenerem. Koledze mogę jakąś radę dać, tak jak, nie wiem, Saszy, Pawłowi, Mateuszowi Milowi, czy jak Miłosz będzie walczył, czy jak Iwan możliwe. To jest moja ekipa. To tak, a tak Ania to jest dziewczyna Pawła, niech Paweł jej pomaga. Ja z kobietami nie chcę mieć nic do czynienia. Chcę mieć do czynienia z kobietami. Z kim byś widział Pawła oprócz Boxdela? Kurde. Skoro ludzie mówią, że Marcin Najman dobiera sobie przeciwników, którzy są ponad nim, to z kim byś zestawił właśnie Pawła? Jak? Jeszcze raz. Ludzie mówią, że Marcin Najman dobiera sobie przeciwników, którzy są ponad nim, czyli po prostu mają zbyt wielkie umiejętności, tak? No, on sobie nie dobiera. Po prostu nie ma chyba ludzi z mniejszymi umiejętnościami od El Tosta, więc ciężko inną osobę dobrać. No nie wiem, z kim bym tak na szybko, nie wiem, Khabib jakby wrócił może z emerytury z Pawłem, nie? Na przecierę. Paweł by go wziął, no i potem ze mną, nie? Marcin mówi, że on nie zostawi tak swojej kariery, a jeżeli miałbyś tak na szybko obstawić Marcina Najmana, żeby on z kimś wygrał i po prostu... Nie? No to chyba z mlekołakiem jedynie, kurwa. Nie ma takiej osoby? Nie, no z mlekołakiem, no to od każdego dostaje w pizę, od powietrza się przewraca, no to tutaj to na pewno, ale tak to nie widzę z nikim innym. Bagieta mówi, że jeżeli chodzi o kamerzystę, on go wyjaśni za te wszystkie niesprawiedliwości, które spotkały ludzi, których po prostu obraził. Co o tym powiesz? Trzymam kciuki za Bagietę. On bardzo chciał tej walki. Co on musiał zrobić? Wcześniej nie chciał właśnie. No, był proponowany mu kamerzysta na poprzednią galę. Ja i tak trzymam kciuki jednak za Bagietę, ale na poprzednią nie chciał. Tutaj zmienił zdanie, no i trzymam kciuki za Bagietę, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Obydwaj są zmotywowani. Myślałem, że z kolei tu może kamerzysta. No na trailerze było gorąco. Momentalnie. Dla widzów bardziej by była ciekawa walka właśnie z Bagiety z Kapelą, czy Bagiety z kamerzystą? Nie, wydaje mi się, że na ten czas z kamerzystą będzie spoko. Ludzie też czekają, żeby dostał kamerzysta. Ja w sumie też żartuję. Chodzi o walkę kobiet na Prime. Za dwa dni już będzie konferencja. Czy jeszcze jakaś walka kobiet oprócz tej, co jest ogłoszona, zostanie po prostu przedstawiona? A co ty się tak rozgadałaś dzisiaj? Jak rozgadałam? Nie. W ogóle my rozmawiamy drugi raz. Będzie. Znaczy nie. Była Esmeralda, tak. Godlewska, Zusję, Andrzejewska, Piątkowska. No i więcej kobiet chyba nie planujemy, chyba że z jakiegoś programu. Z jakiegoś programu? Może. Zobaczymy. No na konferencji wszystkiego się dowiecie, bo będzie sporo zestawień ogłoszonych dopiero na konferencji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ci, Julka. Hej.